Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim troszeczkę odmienionym haulem, bo stwierdziłam, że zamiast zwykłego haulu, gdzie ewentualnie pokazuję Wam, jak te ciuchy wyglądają na mnie, to pokażę Wam też, porównam może rzeczywistość z oczekiwaniami, z tym, co nam oferuje sklep. Dzisiaj pod lupę pójdzie sklep Zaful i Shein, czyli takie typowo chińskie strony, więc teoretycznie powinniśmy się spodziewać czegoś słabego, słabej jakości i tak naprawdę totalnie niezgodnego z tego, co widzimy na stronie. I chciałabym tutaj na początku też zaznaczyć, żebyście mi nie pisali w komentarzach, że ja odgapiam tego typu filmy od innych dziewczyn, bo tak naprawdę, no już chyba na każdym kanale jest tego typu film i rzeczywiście jest to fajny sposób na pokazanie tego, czy te rzeczy, które nam przychodzą, rzeczywiście są takie same jak na stronie. Ja tylko to chcę Wam pokazać, czy warto kupować te ubrania, czy też nie. Więc to jest taki zwykły haul, troszeczkę połączony właśnie z takim mierzymy, bo będę też je mierzyć tutaj przy Was i na bieżąco oceniać jakby te ubrania. Nie nosiłam ich jeszcze, są to ubrania typowo letnie, także myślę, że już czas zacząć takie tematy rzeczywiście letnie, no bo już coraz cieplej na zewnątrz i dzisiaj też tak jest, mimo tego, że miało być tylko 17 stopni w Krakowie, ale jest tak gorąco, że musiałam otworzyć okna, bo bym się tutaj chyba udusiła, jakbym nagrywała ten film. Także wybaczcie, jeżeli coś tam gdzieś usłyszycie z zewnątrz, ale no muszę mieć otwarte okno, bo bym tutaj nie wytrzymała. Okej, ja tutaj z boku mam laptopa, więc będę sobie patrzyła na te rzeczy wszystkie i Wam mówiła, co o nich sądzę. Na pierwszy rzut pójdą rzeczy z Shein. Mam tutaj dwie jeansowe rzeczy. Tu są spodenki, a tu jest spódnica. Spódnicy nie będę mierzyć, bo ona jest po prostu na mnie za duża. Jak ja ją wczoraj odpakowałam, to zobaczyłam i przymierzyłam na spodnie i ona nawet na spodniach była za duża na mnie. To jest rozmiar M i szczerze mówiąc nie wiem, czy rozmiar S byłby na mnie dobry, bo po prostu ta spódnica jest bardzo, ale to bardzo szeroka. Porównując ją z opisem, czy też z wyglądem na stronie, wydaje mi się, że w ogóle nie odchodzi od rzeczywistości. To jest taki bardzo, bardzo cieniutki jeans, więc on jest troszkę inny, natomiast jest bardzo fajny, bo jest właśnie cienki, nie jest taki gruby, więc idealny też na lato. Jeśli chodzi o przetarcia, to wszystko się zgadza, są idealne, zarówno z przodu, jak i tyłu tutaj. Naprawdę, spódnica jest bardzo, bardzo fajna. Ja takiej szukałam wszędzie i cieszyłam się, że zamówiłam właśnie z Shein coś takiego, że mogłam dostać, ale no niestety nie trafiłam z rozmiarem. Bałam się zamawiać S rozmiar, myślałam, że po prostu w to nie wejdę, ale no, jak widać, nawet S byłby pewnie za duży na mnie. Także niestety, ale nie udało mi się trafić z rozmiarem. Druga sprawa, są to spodenki. Spodenki też takie troszkę przedziurawiowe tutaj z tyłu na kieszeniach, z przodu są gładkie, no i oczywiście tutaj mają takie a la frędzelki, coś takiego z jeansu. I porównując je ze stroną, to tak, przetarcia się zgadzają, wszystko tutaj z tyłu ok, ale jeśli chodzi o tak jakby widok z przodu, to coś tutaj mi nie gra z tymi frędzlami, jednak one są troszkę inne, nie mówię, że złe, po prostu te są tutaj za długie i za gęste, a na stronie były tak bardzo naturalnie wyglądały, po prostu jakbyśmy sobie obcięły te spodnie długie i miały takie spodenki obcięte, a tutaj jednak w realu wygląda to tak, jakby to była ozdoba tych spodenek. To mi się średnio podoba, ale okej, przymierzymy zaraz, zobaczymy, czy w ogóle one się nadają na mnie. To jest rozmiar S i tutaj mamy 65% bawełny i 35% poliestru. Okej, rozmiar według mnie jest okej, ledwo przeszły przez biodra, ale przeszły, także jest okej. No i podobają mi się i to nawet bardzo, powiem Wam. Wysoki stan, one są mi do pasa i tutaj troszkę za dużo jest tych frędzelków, ale może one jakoś się tak wytrą, czy nawet jakbym je obcięła troszkę, to byłyby spoko. W każdym razie same spodenki bardzo fajne. Bardzo, bardzo. Widzicie, one mają tutaj takie jakby nadgryzienia na spodenkach, na kieszeniach z tyłu. No spodenki super. Jestem zadowolona z nich, bardzo się cieszę, że trafiłam z rozmiarem, bo ciężko było. Ze spódnicą, jak widzicie, mi się nie udało. Mogę Wam nawet pokazać, jak ona jest, jaka ona jest szeroka. O, widzicie? Jest naprawdę bardzo dużo, za dużo.
ale trudno. Na szczęście spodenki się udały i są ok, bardzo fajne. Ok, przechodzimy do następnej rzeczy. Następną rzeczą są również spodenki, takie bardziej eleganckie, w tak zwaną pepitkę, czyli w bardzo taką malusieńką krateczkę. I już je otwieram na stronie. Ok, jeśli chodzi o wygląd na stronie, myślę, że niczym, a niczym nie odbiegają od rzeczywistości. Tutaj się zawiązuje to na kokardkę. Zaraz je założę, to zobaczymy, jak one leżą na ciele. Wydaje mi się, że są naprawdę bardzo ładne, są eleganckie, ale myślę, że nawet do takich espadryli, czy nawet do trampek można było fajnie je wystylizować. Ja mam rozmiar M i no naprawdę nie wyglądają inaczej niż tutaj na stronie, także pozytyw bardzo duży i mierzymy. Ok, jeśli chodzi o spodenki, to całkiem ładnie wyglądają, do jakichś szpilek, bardzo fajnie. Z tyłu tak naprawdę wyglądają, jakby to była jakaś spódniczka, coś takiego. Nie zwracajcie uwagi na tą koszulkę, bo ona w ogóle nie pasuje do tych spodenek, ale same spodenki są super. No i co jest tutaj dużym plusem, to oczywiście kieszenie. Ja uwielbiam kieszenie w spodniach tego typu właśnie, nawet w takich eleganckich, to jest idealna sprawa. Także duży plus za kieszenie, no super, bardzo fajne spodenki. Dajcie znać, co sądzicie, ale wydaje mi się, że zarówno na stronie, jak i na mnie wyglądają całkiem spoko. Także zostają ze mną, jestem zadowolona. Z tyłu ewidentna spódniczka. Zresztą z przodu też wyglądają to jak taka spódniczka jakaś, no nie? No, bardzo fajne. Super. Kolejne spodenki również tego typu, jak były te szare w krateczkę. W zasadzie bym powiedziała, że takie same, tylko po prostu inny kolor i inny troszkę materiał, bo to jest taki śliski materiał, świecący się, a kratka była matowa i taka nawet cieńsza, bym powiedziała. Tutaj mamy jakąś podszewkę w środku, od środka. Jeśli chodzi o wygląd na stronie, to krój i ogólny wygląd, wszystko się zgadza, natomiast według mnie nie widać tego, że ten materiał jest aż tak świecący. Ja go wyprasowałam i rzeczywiście on troszkę zmatowił się, natomiast jak go otworzyłam pierwszy raz, to naprawdę się przeraziłam i stwierdziłam od samego początku, że ja tych spodenek na pewno nie będę nosić, bo mega się świeciły, taki materiał po prostu świecący. A teraz one troszkę się zmatowiły i wyglądają całkiem spoko. Natomiast na stronie, tak jak mówię, zdjęcia nie oddają tego świecenia się. Może jakbym je jeszcze wyprasowała, to wtedy one już bardziej się staną matowe. Zobaczymy. Tutaj również mamy kieszenie w spodenkach, więc kolejny plus. No i co? Mierzymy. Zobaczymy, czy rozmiar jest ok. To jest rozmiar one size, czyli mamy jeden rozmiar na stronie. Szczerze mówiąc, on jest dosyć... Znaczy, spodnie się rozciągają, ale wiecie, żeby one wyglądały tak jak na modelce tutaj, chociaż modelki tutaj nie ma, ale no tak jak na zdjęciu, to rzeczywiście musi być to szczupła osoba. Ubieram i zobaczymy. Jak widzicie, one są tutaj bardzo rozkloszowane i tak naprawdę wyglądają, jakbym miała spódniczkę. A to są spodenki. No ale okej, można je jeszcze tak jakoś zaprasować albo schować tutaj. Coś z nimi pokombinować, żeby nie odstawały tak te boki. W każdym razie same spodenki są okej. Tutaj w pasie może je zwiążę jeszcze mocniej. Chociaż ten śliski materiał to tak średnio się trzyma na kokardce. W każdym razie spodenki są ok. Nie podoba mi się tutaj tylko to, że one tak się rozchodzą na boki. Ale można jeszcze nad tym popracować może żelazkiem, czy w ogóle trzymając ręce w kieszeni. Wtedy są naprawdę spoko. I no nie jest widoczny tak bardzo ten świecący materiał. No nie tak bardzo, jak otworzyłam na początku paczkę. Więc jest ok. Ok. Zaliczam do udanych te spodenki. Sami zresztą ocenicie, czy one są takie same, czy nie. W każdym razie według mnie są ok. Ok, teraz mamy bluzki, ale zanim przejdziemy do bluzek, to mam jeszcze taki komplet. Komplet, który składa się ze spodenek i z takiego topu. Tak ten top wygląda. Także założę teraz te dwie rzeczy i zobaczymy. Jeśli chodzi o tutaj o jakość i o zgodność z opisem, z wyglądem na zdjęciach, to jak najbardziej, nie mam się do czego tutaj przyczepić i nie mogę znaleźć żadnej różnicy. To
Także okej, okay. Zobaczymy jak będzie leżeć na mnie. To jest rozmiar, już wam mówię, M. Rozmiar M i spodenki się wydają całkiem spoko, góra myślę, że też. Zobaczymy. Okej, okay, mam to na sobie i powiem wam, że jakoś tak dziwnie się czuję, przez to, że tutaj wystaje mi brzuch. Generalnie komplet jest okej. Okay. Tutaj masz dziurę na plecach. Ale jakoś chyba za mną przemawiają tylko te spodenki. No nie wiem, jakoś ta góra... No chyba nie, chyba nie. Może jakby było tak, takie lato, tak bardzo gorąco, na jakieś wczasy, na wakacje, to tak, ale na co dzień do chodzenia, no nie przemawia to do mnie, szczerze mówiąc, naprawdę. Jakoś nie bardzo. Coś mi tu nie gra, tak naprawdę, ale spodenki są spoko. Góra jest taka średnia. No, tyle bym powiedziała. Wiem, że mnie nie widzicie, ale chcę, żeby to była taka reakcja na żywo. No i cóż, tu mam powiedzieć więcej, no. Spodenki są ok, góra nie, nie podoba mi się. Komplet jako tako połączenie tego też mi się średnio podoba. Mimo tego, że zgodne jest to z opisem, z tym, że na stronie było to położone po prostu tak na blacie jakby i zrobione zdjęcie, nie było to na modelce. Zdjęcie nie było na modelce. Niestety, może wtedy ja bym miała jakieś takie większe wyobrażenie o tym, jak to będzie wyglądać na mnie. W każdym razie, no nie. No nie, ten komplet jakoś nie bardzo. Nie przemawia za mną. Spodenki zostają, ale z górą coś będę musiała zrobić. Ewentualnie może sprzedam cały ten komplet razem. Zobaczymy. W ogóle mam w planach robić takie wyprzedaże na Instagramie, na Insta Stories, także obserwujcie mnie na Instagramie, tam będę pokazywać ubrania, które będę chciała sprzedać, więc myślę, że warto, bo czasami się mnie pytacie o takie niektóre rzeczy, które, o których mówię, że chcę je sprzedać, a potem się pytacie, gdzie ja je sprzedaję, gdzie możecie je kupić. Także Instagram wydaje mi się, że też będzie fajną opcją. Oprócz tam innych jakichś aukcji internetowych, to na Instagramie będę pokazywać. Także obserwujcie mnie, kuferek czekolady. I, no i tam powinnam wrzucać na bieżąco coś, co będę chciała sprzedać. Następnie mam taki kombinezon i on jest piękny. Wzór jest naprawdę prześliczny i bardzo mi się podoba, tylko boję się, że on będzie za mały, bo po prostu jest tutaj krótki. I mam wrażenie, że jak to ubiorę, to tutaj będzie mi się wszystko wpijać, ale zobaczymy zaraz. To jest rozmiar M, więc w zasadzie powinien być ok, ale zobaczymy. Przebieram się. Ok, słuchajcie, założyłam. I tak, ja mam biustonosz pod spodem i no nie wiem, co mam powiedzieć, bo niby jest ok, ale ja bym wolała, żeby on był kilka centymetrów dłuższy, bo jeśli dobrze widzicie, no to on, no kurczę, no jest trochę mały. Z tyłu też tak trochę jakby za krótkawy, no nie wiem, no kurczę, sama nie wiem. Słuchajcie. Wpadka roku. Założyłam to w drugą stronę. Także czekajcie. Serio? Jak ja to mogłam zrobić? Założyłam w ogóle tył do przodu. A teraz to wygląda super. I mi się mega podoba. Tak, to miało być tak, bo właśnie teraz sprawdziłam sobie na stronie, jak w ogóle ten kombinezon wygląda. I to jest przód, się okazuje. Także związujemy sobie tutaj kokardkę na biuście. Troszkę brzuszka nam będzie widać i spodenki. I z przodu to wygląda tak, jakbyśmy miały osobną bluzkę, osobną tutaj górę i osobne spodenki. A z tyłu to wygląda jak normalny kombinezon. Okej, okay, teraz mi się podoba. Sorry za zamieszanie, ale szczerze mówiąc, naprawdę myślałam, że to idzie do tyłu. Że to ma być na plecach, a tu się okazuje, że jednak nie. Także okej, okay, dobra. Podoba mi się. Teraz mi się podoba. I rozmiar jest ok, i wszystko jest ok, także cofam to wszystko, co powiedziałam wcześniej. Podoba mi się ten kombinezon i na pewno zostaje ze mną. Na lato będzie idealny. Idealny. Ok, przechodzimy do bluzek i na pierwszy rzut pójdzie taka bluzka, która teraz się wydaje bardzo, bardzo szeroka. I jest to taka bluzka z odkrytymi ramionami tutaj, ale mamy niby ramionczka. Ja ją założę, więc zobaczycie, jak ona wygląda. Tutaj na rękawach też mamy wiązania, także powinna ładnie wyglądać. Zobaczymy, jak będzie z dołem, bo troszkę mnie przeraża to, że ona jest taka szeroka, ale może jakoś się to fajnie ułoży. Ok, bluzka jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba.
taki inny styl trochę, tutaj jest pełno wiązań, tutaj jeszcze na rękach, przy łokciach jest wiązanie. No bluzka mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że do jakichś takich obcisłych spodni, czy nawet do jakiejś spódniczki całkiem ładnie będzie ona wyglądać. Także na plus, kolejny udany zakup i wydaje mi się, że naprawdę warto, bo jest ładna, po prostu. Kolejna koszulka jest to niby biała koszulka, ale nie wiem, czy wy widzicie, ona po prostu prześwituje. Nie podoba mi się właśnie to, że ona prześwituje, słaby materiał i to, że ma bardzo wysoko tutaj dekolt. Nie podoba mi się to. Jakoś tak, no nie. Nawet szczerze mówiąc, źle bym się w niej czuła, chodząc po domu. Nie wiem czemu, ale patrzcie, jak prześwituje. Na stronie tego nie widać, naprawdę. Na stronie wygląda na taką typowo bawełnianą koszulkę, a to jest poliester 100%. No nie, nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Jakoś tak, no nie. Niby jest spoko, niby napis taki fajny, Friends i tak dalej z serialu, ale koszulka niestety na nie. Ale za to kolejna koszulka, wydaje mi się, że jest już o niebo lepsza. Materiał jest znacznie lepszy, nie prześwituje, fajnie leży, dekolt jest znacznie większy, not today. W jakieś gorsze dni jak najbardziej można ubrać taką koszulkę. Okej, ta koszulka mi się podoba i cieszę się, że ją mam. Naprawdę, bardzo mi się podoba, fajnie leży, jest to taki materiał dosyć lejący się. Fajnie się układa, więc ta jest okej. W porównaniu do tej poprzedniej to jest niebo a ziemia. Ta jest super, tamta no niestety nie. Także ta zostaje ze mną, tamtą coś będę musiała zrobić. Ale ta jest super. Bardzo mi się podoba. Rozmiar tej koszulki to jest M, a tej koszulki to jest S. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że ta S jest znacznie większa niż ta M. W ogóle rozmiarówka to jest kosmos. Tak. Każda rzecz normalnie inna rozmiarówka, więc ciężko trafić z rozmiarówką, ale jak już się trafi, to naprawdę ubranie jest całkiem super. No tak jak mówię, to jest M, to jest S. Ja bym powiedziała, że na odwrót, ale no... No niestety, ta podkoszulka super, ta odpada. Okej, i ostatnia bluzka, ona jest na ramionczkach, dosyć taka luźna. I to jest rozmiar chyba M bodajże, albo nawet L. Tak, to jest rozmiar L i ona jest naprawdę za duża. Nie wiem, czemu taką wzięłam. Albo chyba taka była jedyna na stronie, albo po prostu jakoś się zasugerowałam rozmiarami. W każdym razie tutaj spokojnie S by się przydała, bo jak widzicie, tutaj biustonosz jeszcze po bokach wychodzi. Jest dosyć dużą bluzką, taką obszerną wszędzie, ale jest ładna. Ja lubię bardzo takie właśnie bluzki tutaj na ramionczkach delikatnych i tutaj jest dopiero ten materiał. Plecy też są fajnie zrobione, bo tutaj mamy takie paski na krzyż, na plecach, chociaż one powinny być troszkę bardziej naciągnięte, według mnie. Ale jeśli chodzi o samą bluzkę, jest ok. Rozmiar troszkę za duży. Natomiast podoba mi się i jest rzeczywiście zgodna z opisem, czy zgodna w ogóle ze zdjęciami na stronie, także okej. No rozmiar no to jest moja wina, bo ja wybrałam taki duży. Natomiast sama bluzka całkiem fajna, także no polecam. I ostatnie dwa produkty, jest to biżuteria. Zawsze domawiam do zamówienia jakieś takie drobne rzeczy, jak mi brakuje do całkowitej kwoty. Pierwszy naszyjnik wygląda tak. On jest tak jakby z trzech części złożony, z trzech naszyjników. Jak widzicie, mamy tutaj pierwszy naszyjnik, tutaj drugi i trzeci. I on bardzo ładnie wyglądał na stronie i na żywo też jest całkiem spoko. Nie będę go teraz zakładać, bo mam ten. Ale w sumie widzicie, jak on wygląda. Taki potrójny łańcuszek do jakiegoś większego dekoltu. Jak najbardziej będzie fajnie się prezentował. Jak myślicie? Dosyć ładny. Ja lubię złoto teraz, tym bardziej na lato, jak moja skóra będzie bardziej opalona. Więc jak najbardziej złote dodatki. I już ostatni produkt. Też jest to naszyjnik. Z tym, że jest to naszyjnik z takim... czymś większym na końcu. W ogóle sam naszyjnik jest dosyć długi i ma taki kamień tutaj i jest jeszcze przedłużony tutaj taką ozdobą na samym końcu. On jest już długi, ale też wydaje mi się, że do takiej bluzki z jakimś większym dekoltem jak najbardziej będzie ładnie
pasować. Także biżuteria jak najbardziej zgodna z opisem. Najmniej chyba jestem zadowolona ze spódnicy, bo niestety rozmiar nie trafiony. I z tej koszulki Friends białej, bo ona strasznie prześwituje. To chyba jest najgorsze, bo jeżeli już chodzi o ten dekolt, już bym go przemilczała, ale no niestety to prześwitywanie biustonosza i w ogóle całego ciała spod spodu to jest straszne, tym bardziej na lato. I to widać, że to jest materiał sztuczny i w lecie to naprawdę bardzo słabo wygląda, także no z tych dwóch rzeczy chyba jestem najmniej zadowolona. Później jeszcze ten komplet taki granatowy też średnio wypadł, spodenki ok, ale góra już słabo. A jeśli chodzi o resztę, to jak najbardziej jestem zadowolona. Ta bluzka jest troszkę za duża, ale wydaje mi się, że będę ją nosić, bo jest taka luźna, fajna, inna, nie spotkałam się jeszcze z taką. No i reszta ubrań jak najbardziej ok. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu filmach. Czy wolicie takie zwykłe hole, czy jednak właśnie takie gadankowe, trochę dłuższe, gdzie przymierza wszystko i na żywo Wam pokazuje, jak to wygląda na mnie. Plus jeszcze porównuję to ze stroną, z ofertą na stronie. Dajcie znać, co sądzicie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!